podróże szlakiem Białej Gwiazdy po krajach Orientu to nie pierwszy znak. Tym razem trafiliśmy do Turcji, a konkretnie do Stambułu. I tutaj mamy wiele wiślackich akcentów. Koszykówka, malarstwo Wlastimila Hoffmana, a także piłka nożna z lat 20. Jestem na ulicy Istiklal, która prowadzi nas do placu Taksim, na którym znajdował się niegdyś Taksim Stadium. Jest i on, plac Taksim, a z niego już tylko kilka kroków do znajdującego się nieopodal parku. To w nim mieściły się koszary, z których później wykształciło się piłkarskie boisko. Kilka metrów i jesteśmy. Taksim Gezi Park. To właśnie tutaj zniesiono obiekt, na którym w 1925 roku wystąpiła reprezentacja Polski, a także reprezentacja Krakowa z naszymi wiślackimi zawodnikami Pychowskim, Czulakiem czy Adamkiem. Ten ostatni zdobył bramkę w międzynarodowym meczu przeciwko Turcji, który odbył się w tym właśnie miejscu. Polacy wygrali 2-1, a my dzięki temu możemy opowiadać piękną historię wiślackich zawodników w Stambule. O istocie i roli sportu przekonywać nikogo nie trzeba. W niektórych krajach futbol stał się religią. Kontynuując spacer ulicą Istiklal, mijam Galatasaray Store, co przypomina mi o tym, jak wiele piłkarskich klubów znajduje się w samym Stambule. My odwiedziliśmy z historią Wisły aż 4 z nich. Zobaczcie sami.